Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. 25 kwietnia 1983 roku świat obiegła niesamowita wiadomość. Otóż historię III Rzeszy trzeba napisać na nowo. Gerd Heidemann, główny dziennikarz śledczy zachodnio-niemieckiego tygodnika Stern, odkrył w NRD nieznany nikomu dzienniki Adolfa Hitlera. Kilkadziesiąt tomów zapisanych ręcznym pismem. Wynikały z nich rzeczy porażające, niewiarygodne. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, to Adolf Hitler osobiście rozkazał swojemu zastępcy Rudolfowi Hessowi lecieć do Wielkiej Brytanii i negocjować pokój. A przecież do tej pory historykom wydawało się, że misja Hessa była jego własnym pomysłem. Do tego w pamiętnikach można było przeczytać o tysiącach intymnych szczegółów życia Führera III Rzeszy. Euforia wśród historyków i dziennikarzy trwała równo tydzień. Nagle okazało się po specjalistycznych badaniach chemicznych, że papier, na których zapisano te pamiętniki, pochodzi z lat 50., czyli mamy do czynienia z ewidentną fałszywką. O tym, jak wielcy niemieccy dziennikarze dali się nabrać na taki numer, jaką rolę w tym miała wschodnia niemiecka bezpieka Stasi, o tym będzie można przeczytać w następnym wydaniu magazynu Ale Historia. A dla czytelników kolejny odcinek świetnego serialu historycznego o historii Wehrmachtu. Dziękuję.